You know, as Arabs as Christian existed, nation states, no i Holy Land of Jerusalem, nie of Holy Land Jerusalem, święta ziemia Jerusalem, niestety of zapomniałem. No troszkę tak jest, jak się nie przygotuję zbytnio do otworzenia państwa. Niestety wyszła mi ósemka, gdyż pod namlokiem 8 mam zatrzymanie nagrywania i chyba miałem, jak tam później tam dane się wpisywało, to kliknąłem właśnie namlok 8, numlok 8, żeby zatrzymać nagrywanie, by danych nie było pokazanych, no i się wpisało niestety. A więc tak, ktoś mnie prosił, znaczy było mnóstwo komentarzy, zarąbisty odzew, za co dziękuję. No i ktoś mnie prosił tam, żeby więcej tłumaczyć i tak dalej. No tak, zacznijmy. The Empire of Holy Land is tiny pleasant nation, remarkable for its compulsory military service. Jest tiny, tiny. Chyba to było tiny, to było małe, skromne. Nie pamiętam, aż muszę sobie uruchomić. Właśnie. Tiny. Tiny była malutki, tak. The Empire of Imperium Holy Landu, czyli że świętej ziemi Jeruzalem, Jerozolimy, jest małym, pleasant, przyjaznym krajem, znanym, czy tam, które odcisnęło piętą, raczej znanym z compulsory, czyli że chyba obowiązkowej służby wojskowej. Tak, obowiązkowej służby wojskowej. Ciężko pracująca populacja 16 już milionów Holy Land Jeruzalemians, czyli że mieszkańców Jerozolimy, ma trochę praw, civil rights, czyli nie wiem, praw wolności, praw ludzkich i tak dalej, ale niezbyt enjoy the freedom to spend their money however they like. Kuźwa. To ogarniam ogólny sens zdania. Tylko korzystać ze swobody wydawania pieniędzy, jakim się podoba. A tak, bo było tam, miałem właśnie opcję no wyborczą, że tam, no niech robią z pieniędzmi, co im się podoba, nie moje pieniądze. To appoint and take part in free and open elections, although not too often. Było kilka na przykład opcji tam w sprawie wyborów, no i pamiętam, że starałem się wziąć wszystko, żeby nie było, ja mam tam komunistyczną łapę chyba, żeby nie było korupcji, walczyć z korupcją. Była na przykład opcja, że koncerny chciały finansować partie. To oczywiście korupcja by wzrosła jak cholera, wzrosła by ekonomia także, ale korupstwo także, więc stałem, że nie ma finansowania partii. The relative small government is primarily concerned with law and order, although defense, education and public transport are also considered important, while industry and international aid are ignored. The average income tax rate is 10.8%. No ładnie się trzymam z tym oprocentowaniem i teraz już tłumaczę. Stosunkowo mały government, czyli że rząd jest skoncentrowany na prawie i no, egzekwowaniu prawa, ale także na defensywie, edukacji i transporcie publicznym. Kiedy industry and international aid, czyli że pomoc tutaj international, czyli nie, industry to było chyba przemysł, international aid, no coś z pomocą, są ignorowane. The average income tax rate is, czyli że średni tax, czyli średni podatek wynosi niecałe 11%. The Holy Land Jerusalem economy worth, no prawie 800 billion cruciatas a year, is broadly diversified and led by the beef-based agriculture industry with significant contribution from door-to-door, insurance sales, gambling and wood chips exports. Average income is no prawie 50 tysięcy cruciatas and evenly distributed with the richest citizens earning only 3.6 times as much as the poorest. Święte Holy Land, no święte Królestwo Jerozolimy, ekonomii jest warte 800 prawie bilionów cruciatas, czyli miliardów to jest w tym przypadku. Cruciatas AR, czyli naszej hajsu co rok. No i tu jest zależne od beef-based agriculture. Aż to sobie skopiuję, żeby tutaj nie zrobić jakiegoś byku. Dalej. Ktoś powiedział, nie kopiuj całego tekstu.
No, ale czasami po źle tłumaczy. No, ale zawsze można z tego złego tłumaczenia zrozumieć sens poprawny. Jest szeroko zróżnicowana i prowadzi przez przemysł rolnictwa ze znacznym składkiem od drzwi do drzwi, czyli ze sprzedaży se chodzi i tak dalej, sprzedaży ubezpieczeniowe, hazard oraz eksport wood chip, czyli coś z drewnem. To jest po prostu wymienione, to jest takie to nieważne. Średni zarobek wynosi prawie 50 krucjatów na człowieka. To znaczy, że no, rocznie chyba to jest dochód. I evenly distributed. Nie, tutaj chodzi o rozróżnienie. Czemu ja zamknąłem? I równomiernie z najbogatszych obywateli. Czyli chodzi, że najbogatsi obywatele zarabiają tylko 3,6 razy więcej niż najbiedniejsi, czyli jest dosyć wyrównana ta ekonomia. Nie ma tutaj wielkich koncernów, nie wiadomo jakich, jak w Chinach na przykład, że są fuj bogaci, fuj biedni. Poaching has been on the rise after animals from the nation's zoos were released into the wild. The military is slashing spending on conventional arms and diverting it to spending prosthetic arms, major cities shut down as their local sports team takes on the field every day, and priests are being drafted by the church lord. Crime, especially youth related, is totally unknown, thanks to a well-policed force and progressive social policies in education and welfare. Holy Jerusalem's National Army is the animal is the Arabs, which also nation's favorite main course. Okej, tłumacząc mniej więcej. To są właśnie opisane po części wybory, które brałem. Czyli tu jest opisane, że wypuszczałem zwierzęta z zoo. Była tam opcja, że tam więcej zwierząt do zoo i tak dalej. I postanowiłem je wypuścić na wolność. To trochę była gospodarkę tam popsuła, ale no, uznałem, że no, lepiej jednak, żeby zwierzęta żyły na wolności. Military, czyli wojsko. Także zainwestowałem to jest opisane właśnie w tym miejscu decyzję a propos wojska, ponieważ tam się weteran wojenny skarżył, że no, weterani wojenni są omijani, nie dostają wystarczających tutaj zasiłków za służbę w wojsku, na przykład, że tam protezy, brak ręki i tak dalej. No i uznałem, że służba w wojsku rzeczywiście, no, trzeba dać większe wspomóc wojskowych. Nie po to idą na wojny, żeby, nie wiem, stracić nogę i być bez środków do życia później. I tutaj zainwestowałem w pomoc socjalną dla wojskowych. Major cities shut down as their local sports. Tu jest napisane, że zainwestowałem także w sport lokalny, żeby było, no, żeby rozwinąć tutaj ten, no, zadowolenie wśród mieszkańców. And priests are being drafted by the church lord. Była tam opcja, że, no, była kłótnia o to, czy księża mają dołączać do armii, czy nie, do obowiązkowej tutaj służby wojskowej, i powiedzieli dlatego, że wobec ich religii zabijanie jest złe i tak dalej. No i uznałem, że tam ktoś da chyba trzecią opcję, tam czwartą, by brać księży do wojska, ale nie jako żołnierzy, tylko w miejscach, gdzie nie mogą służyć, ale nie jest konieczne zabijanie, więc to był doskonały wybór, taki pośredni. Więc tak, crime, especially youth related, is totally known, czyli że rozruby, crime, czyli no przestępczość, specjalnie youth related, to jest chyba młodych przestępców, o to chodzi. Młodzież jest nieznana dzięki dobrze ufundowanej policji i progresywnym social policies in education and welfare, czyli socjalnym. Kurwa, jak to przetłumaczyć? Policies. No, kierunku wychowania i tak dalej. Naszym zwierzęciem są Araby, które są jednocześnie no, najbardziej ulubionym tutaj, nie wiem, main course, czyli że głównym środkiem, dobra, nieważne. Jerusalem is ranted, tutaj widzicie, in the war, and 35 in Christadelphia, czyli w mojej tutaj
w mojej nie wiem, frakcji, nacji, której należy. For most subsided industry scoring minus 7 Gilded will just care. Okej, okay, top 5, jeżeli chodzi o largest agriculation sector. Top 10, jeżeli chodzi o most average. Więc tak, tutaj macie kilka informacji. Jak chcecie, możecie przeczytać. Tego nie chcę mi się już tłumaczyć. Przejdźmy dalej do statystyk. Factbook to nic nie pisałem. People. Postarałem się właśnie, żeby ta Act God cały czas mnie śmieszy. Bo heart disease było największym przyczyną śmierci. Próbowałem to jakoś, jakąś decyzją to zmniejszyć i udało mi się do 30%. Zagubieni w lesie. Szam w dziczy. Government. Wydatki jest law and order. Chciałbym to zmniejszyć o połowę, ale jeszcze nie ma dobrych decyzji na to. To mam 5 decyzji, które podejmiemy zaraz. Public transport, chciałbym healthcare zwiększyć i chciałbym zwiększyć defense education. Spirituality, no jakbym do 5% zmniejszył, to byłoby dobrze. Mimo, że Holy Land Jeruzalem powinno mieć spirituality na 100%. Black market tylko 0,5%, private industry, jeżeli chodzi o ekonomię, ponad 86%, czyli prywatne przedsiębiorstwa i rządowe przedsiębiorstwa, czy tam te firmy, 13%, też nie najgorzej, mi się podoba. Według mnie dosyć bogate państwo, czekajcie, ekonomia. 50 tysięcy, jakby to przeliczając na złotówki, to i tak jest dużo, bo to oznacza 3-4 tysiące złotych miesięcznie, tak średnio. A minimum co najmniej te dwa, no minimum około 3 tysięcy było tam pomiędzy najbiedniejszymi, a najbogatszymi, raczej najbiedniejsi około 3 tysięcy złotych miesięcznie, więc to dobre według mnie. Tutaj widzicie mniej więcej wszystko, też nie chce mi się czytać tej po kolei. Tutaj widzicie moją pozycję w danych tutaj dziedzinach. Tak dosyć powoli będę zjeżdżać. I tutaj jest podział na World Ranked i na Region Rank. Jak powoli wam pokażę, tutaj widzicie, co jest najlepsze, co jest tutaj coraz gorsze. Sekularyzm. Całkiem niezły tutaj jest akurat. No i Business Education, Radicality, czy nie ma tutaj żadnych radykalnych ludzi. Populacja także jest mała, ale populacja akurat rośnie z czasem. Chyba, że jakieś złą decyzję się podejmie, to może zmniejszyć się. I tak, trend. Political freedom spadło. Próbowałem to jakoś utrzymać, no ale były takie decyzje, że mi się osobiście nie podobały. Jest 38 na 100 wynosi. Ekonomii wzrosło na początku do 42 i później do 43 i teraz się utrzymuje. Ekonomia to wzrosła, o czym mi się podoba. Civil rights, czyli prawa ludzi. Z 64 spadło do 59. Niemały spadek, jeżeli chodzi o porównanie z tym. Jesteśmy tutaj, co mamy, bo niektórzy mnie tutaj fajnie na przykład no, witali tymi telegramami, świetnie. Dzięki za wszystko. Good day to iMessage. A, czyli że dołączyć do nacji. Jak już jestem dołączony, to nigdzie nie idę. Tak, zacznijmy od góry. Holy Land Jerusalem looks to the stars. The recent popularity of science fiction TV show has prompted calls for Holy Land Jerusalem to develop its own space program. No, popularny science fiction TV, czyli że serial telewizyjny o science fiction coś tam has prompted to call, czyli że przekonało ludność, żeby ich kraj, czyli Holy Land Jerusalem, zainwestował w program lotniczy, czyli kosmiczny. Don't tell me space colonies wouldn't be cool. Say excited fifth grade teacher Cassidy Swallows, still wearing Big Spock ears from his last convention. Think of how they would galvanize the national population, and there could also be some kind of scientific benefit, probably. Nie mów mi, że kosmiczne kolonie byłyby świetne, i tak dalej. Czyli ogólnie koleś jest za koloniami. The project centrally is feasible, but very expensive, says Holy Land Jerusalem Space Agency Ed Wood Chen. We could make it less of a burden and taxpayers if we saw funding from private industry, advertisements on the side of our rockets, selling contracts of the arms manufacturing industry, that kind of thing.
Czyli akurat to myślenie mi się bardziej podobało. To jest zainwestowanie bezpośrednio z kraju, a to jest zainwestowanie prywatnych firm w programy kosmiczne za, no jakby za wsparciem naszego rządu. If God had meant men to fly, he would have given us solid rocket booster instead of legs. Say religious type Lars Lovegood. We should not be looking to the stars, but rather inside our own hearts. That's why we should abandon this so-called space program and instead make the teaching of religion mandatory in all schools. On mówi, że gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, to dałby im super rakiety zamiast nóg. I powinniśmy, zamiast patrzeć na gwiazdę, powinniśmy spojrzeć wewnątrz naszego serca. Zamiast robić ten space program, powinniśmy uczyć religii w naszych szkołach. Jest taki problem, żebym chętnie wziął i to, i to, i nawet to. Wzięcie tego pierwszego uszczupli naszą ekonomię, zwiększy taksy, ale da nam pełną władzę nad space program. To drugie zwiększy nam ekonomię, z taksy nie ruszy, może nawet zmniejszy. Ale nie, ale to jest do prywatnej firmy, a nie my. A to trzecie to jednak, no, Holy Land Jeruzalem powinno inwestować w religię. Ale my powinniśmy także rozszerzać naszą wiarę nie tylko u nas w szkołach i ją krzepić, tylko powinniśmy ją rozszerzać na inne terytoria i wezmę rozszerzanie wiary przez program kosmiczny. Co tam było? Co tam było? The nation first space rocket sponsored by Pepsi and shaped like an enormous soda bottle is being developed. Czyli, że pierwsza tam rakieta kosmiczna została zafinansowana przez Pepsi, wygląda jak wielka butelka po napojach. Ten days in a madhouse. Zobaczmy, co to jest. Investigative journalist Stephanie Curry has published a damning critique of Holy Land Jerusalem's mental health facilities after spending 10 days undercover as a psychiatric patient in Holy Land Jerusalem City State Asylum. Her report details a vast incompetence and negligence and has led to angry clamors to reform. Spędziła pod przykrywką, czy jakaś ten podróżniczka spędziła pod przykrywką 10 dni w ten szpitalu psychiatrycznym. No i jej się coś tam nie podoba. Jak traktujemy ludzi, to sobie przeczytam, jak raport o nadużycia, niekompetencje, zaniedbania doprowadziła do wściekłych clamors. Kurwa mać. Nie na type tłumaczenia. Czy reformy jest systemem zarządzany? Czemu to ja wyłączam? These hospitals are being run like prisons. Belts irate social worker Bruno Skinner as he slams down a copy of the article on your desk. Patients are treated like inmates, their room. We need completely revamp mental treatment in this country. Let's start by converting meeting of all world's leading psychiatrists, but put up at our expense, of course. On jest za polepszeniem tutaj warunków w psychiatrykach i tak dalej, zadbaniem o naszych ludzi. New Specialist Care Facility, czyli ogólnie o zwiększenie tutaj warunków życia. I'd like to spend more money on psychiatric care too, but there simply isn't any room in the budget. Graham's Holy Land Jerusalem Health Service, Economist Mike Brandt. At this rate, we're already going to be running a deficit next year anyway. We should be cutting down on expenses, not spending more. The taxes we save will mean citizens will have more in their pocket. They can't pay for private treatment if they aren't happy with our basic services. I to mi się podoba. Nie zwiększamy podatków, nie zwiększamy państwowej służby zdrowia, zwiększamy prywatną służbę zdrowia. Jeżeli się nie podoba państwowa, to będą mieli pieniądze na prywatne. I think we're missing an opportunity here. Mrs. Minister of International Security Lisa Gross-Weiner.
This troublesome reporter hasn't actually been fully released from the asylum yet. Why don't we just revoke her discharge paperwork and keep her there? Ale pomysł, zaraz wam wytłumaczę, jeżeli nie rozumiecie. We'll put the kibosh on her little expose. It obviously the ravings a mad woman. In fact, we could arrange a little mental health treatment for all those madding journalists. And don't you think the leader of opposition might enjoy a checkup too? Ale tutaj wymyśliła, jakie dyktatorskie sekundy, muszę się poprawić na krześle. A krzesło piszcie jak cholera i nie ciężko było to słyszeć, czyli piszcie, no trzeszcie już, bo ma 3-4 lata, a to jednak jest troszkę dużo. To nie jest jakaś nowka sztuka, już się, no, ten materiał się rozpada powoli. Ale tutaj wymyśliła pomysł. Myślę, że tracimy tutaj szansę. This troublesome reporter, czyli ta sprawiająca problemy reporter, hasn't, reporterka, nie została do końca wypuszczona z azylu jeszcze. Nie musimy po prostu revoke her discharge paperwork and keep her there. Czyli nie możemy po prostu olać jej roboty papierkowe i zostawić ją w tym azylum. I tam ogłosimy jako szaloną kobietę. No i co ty na to, żeby nie zesłać tam lidera opozycji do tego psychiatryka. Też fajny pomysł, mi się podoba, śmieszny. Ktoś powie, bierz. No ale... Kurde, no jednak troszkę osobiście sądzę, że tak powinno być lepiej. Dying for a kiss. Ojka Trump. Trump. Ojka Trump, czyli śmierć za pocałunek. A 15-year-old immigrant residing in the city of Holy Land, Jerusalem City, was murdered recently. The unusual circumstance here is that her killer was her own father, who had executed her in an honor killing for sharing a kiss with Hoyrand Jerusalemian boy. No nie, tutaj widzę już nawiązanie do radykalnego islamu. Zaraz, kurwa, to wyjaśnię. The father has now been arrested, but he is showing no remorse. Czyli, że nie pokazuje żadnej skruchy. This is what I've been saying all along. Say nationalist politician Michonne Plainstone described it as a Frankenstein mix of smugness and fury. When we let these foreigners into our country, they import barbaric practices. Unless you want us to one, they become the holy fundamentalist kingdom of Holy Land Jerusalem. You should set up vetting processes to keep crazies out. Maybe a profiling test that makes sure the immigrants share our values. Oh, and make the immigrants who are already in takes to. Ciekawy pomysł. To jest do ograniczenia przepływu uchodźców, imigrantów, znaczy imigrantów, nie uchodźców. I proponuję, żeby sprawdzać, czy oni są zgodni z naszymi tutaj, z naszymi regułami, z naszymi tutaj wartościami, więc to jest dobry pomysł. Wprowadzamy drugie. And who defines this? Ask Elizabeth Bush, a human rights lawyer, who is herself an immigrant. What happened here was tragic, but we mustn't be reactionary. Maybe if Hoyland Jerusalem wasn't so hostile to immigrants, that wouldn't have minded his daughter adopting a local. I don't condone this murder, but the root cause here of divided society. Throw some funding into... Nigdy w życiu ty tolerancyjna szmato. Nie ma. Am I missing something obvious here? Ask... I liczę właśnie na trzecią opcję, że będzie jakaś doskonała. Ask Lutisz Fug Cak Delauter missing something obvious. Seemed to me that the girl dishonored her father, and so her father killed her for the sake of his family name. I mean, why are we saying that's a bad thing? Ach, nie ma, będziemy sprawdzać imigrantów, kuźwa. Civil rights, good to average. Wolę to niż, żeby po prostu zabijali w imię religii swojej. Going postal. No bo
Postal to wiem, że jest taka gra, ale chodzi o postal, o grę, czy to jak, co znaczyło postal? Pocztowy. Postal? To się tak nazywało? Nie pamiętam nawet. Ta gra z tym wariatem, co tam. No zero. No zero po prostu poprawności politycznej tam było. Idź pocztowy, going przekaz pocztowy, nie wiem. Cokolwiek. It has come to your attention that there is some serious debate over whether. Weather, ale nie weather, że pogoda, tylko weather, że coś innego. Holland, Jerusalem Postal Service should be either privatized and nationalist. Czy ja dobrze rozumiem, że chodzi im, żeby ta poczta była sprywatyzowana i nacjonalizowana? A lub. Or. Czyli co? Nie zamykaj tego. Czyli poczta ma być albo sprywatyzowana, albo znacjonalizowana. The postal system ought to be privatized, says Anna Venkman, director of Post Haste, a small package delivery company. All the government is doing is putting the tax crusaders of hardworking citizens into an outmoded and wasteful system. Private business can offer a much more efficient system with less junk mail. A little more expense on stamps is worth that right. Czyli, że proponuję, żeby sprywatyzować to wszystko, powołując się na to, że to jest nieskuteczny system i tak dalej. Mogą zaoferować lepszy rozwój, czy efficient, no rozwój po prostu, korzyści, przychody. I less junk mail, czyli mniej śmieciowych maili. Ale będzie to trochę droższe dla obywateli, lecz chyba warto. And what about those in rural or remote areas? Ask Alfred Poe, the CEO of Huron Jerusalem Mail, the government-owned postal service. If you privatize the business, then they'll get marginalized and ignored. With a nationalist service, everyone can use the system and cheaply too. We provide a good service for our customers and we have doing so for a very long time. The postal service should be nationalist. Czyli powinien zostać upaństwowiony i tak dalej, ale powołuje się na to, że system zostanie ograniczone, marginalizowane i olane. Zobaczymy co, bo to jest pierwsze zdanie. A wiejskie i oddalone. There's plenty of room for compromise. Compromise. Says Nisifio Jonansen, a stamp collector. Zbieracz znaczków, tych pieczątek? To jest to? Znaczek. Aha, znaczek. Ja zrozumiałem pieczątek, stamp. How about we just privatize the mail system and allow other competitors to move in, but continue with government funding Holy Jerusalem Mail, that everyone can get their post and the companies can have their own slice of the pie. It will require an increase in tax to cope with losses to competition, but not too much. Ja wolę sprywatyzować. Mniejsze podatki, tym lepiej. Możemy później próbować ponieść podatki na coś innego, na coś ważniejszego. A i zauważyłem, że to nie jest tak, że to staje się, kiedyś się dostawało właśnie co dzień o 17 właśnie dwie decyzje. Teraz jest trochę inaczej i się dostaje właśnie co jakiś czas. Na początku to było chyba nawet parę minut. Teraz do 5 godzin się to zwiększyło. Death penalty on agenda. Czyli śmierć. Kara śmierci na agendę. Agenda. W agendzie, porządku obrad, miejsce w agendzie do porządku dziennego obrad, miejsce w programie. Following the tragic double murder, capital punishment has surged as an election issue. There now appears a real possibility that the right wing candidate, Laurent Cummings, Cam, Cumming, no nieważne, running on a do the crime pay the penalty platform will gain power. Why society intelligentsia is outraged, the but rages as to whether the government should intervene.
This is Democracy, remember? Czy to jest, no, prawie śmierci dyskutują, bo tam zostały jakieś wykonane morderstwa. I chcą odpłacić, no, do the crime, pay the penalty, czyli zrób przestępstwo, zapłać karę. Czy tam odbądź, no, kurwa, pay the penalty. Jak to przetłumaczyć na polski? Ponieść karę, o tak. This is the democracy, remember? Erotically to jest jakieś słowo czy błąd w pisowni? Retorycznie. Retoryczne pytanie profesora i tak dalej. That means that if the people want something, the people get it. I have said it, but in the name of political freedom, we need to accept that our country will have the death penalty. Ja też tak sądzę. I'm sorry. Czyli, że on uważa, że w imię tam demokracji i tak dalej, jak ludzie chcą karę śmierci, to niech będzie kara śmierci. I'm sorry, say civil rights unionist Stanisława Cho. But this travesty cannot be allowed to pass. If the government needs to crack down on lunatic fringe groups in order to keep our great nation free, the death penalty, then so be it. We must ban the politics of hatred and fear. Ja się zgodzę na karę śmierci. Political freedom spadło, below average, some below average. Reintroduced. Przegłosowana? O to chodzi? Ponownie. Przywrócona. Kara śmierci została przywrócona. Zobaczmy teraz notice. Holy Land Jerusalem gained the banner needs of the many. I to jest... Enforced Capital Punishment. Oraz dostała Popular Uprising. To jest Defend the Rights to Protest. Okej. Okay. Na razie się chyba nic nie zmieni większego. Zauważalne jest zmiany na przykład w trendzie i tak dalej, zauważymy dopiero z czasem. Jest, no nie, w sumie nie. Civil rights spadły, ale political freedom wzrosło. Ekonomia też wzrosła. Mi się na razie podoba, nie marudzę. Czyli Crystal Delphia, zobaczymy co jest. 30 minut Jezus kryje przeglądarkowej, która nawet nie jest przeciwnie grą, tylko... No, nieważne. Ale nie, tutaj się zmienia. New players i tak dalej, to są jakieś punkty. Ale że nie chcę się to zagłębiać, to jest ranking chyba państw. No okej, okay, jak ktoś chce dołączyć do Crystal Delphi, żeby być ze mną tutaj w państwie, to może dołączyć. Pamiętajcie, że to jest chrześcijaństwo, czyli że bardziej tutaj religia rządzi. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Nation States. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia. No i jeszcze pamiętajcie, opowiadajcie co wam wyszło z państwa na razie. Jak wygląda wasze imperium, ile macie ludzi i tak dalej, wszystko możecie pokazać, jakie fajne wybory mieliście i co wybraliście. Do zobaczenia, cześć, pa, i pamiętajcie o odzewie, łapek, komentarzy.